No to lecimy. Chwila, chwila. Ale jak mam się wyrazić, skoro odebrano mi narząd mowy? Na wstępie chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować, wszystkim osobom, które wspierają mnie w tym, co robię, i dostaję masę wiadomości, masę pozytywnych wiadomości, które motywują mnie do dalszego działania. I moim celem przede wszystkim w ostatnich 2 tygodniach było wzbudzenie gniewu w ludziach. Mam na myśli tutaj wywołanie energii, która ma za zadanie pobudzić ludzi do działania. Tak to działa. Gniew jest energią działania. Bo jeżeli jesteśmy zdenerwowani, mamy bardzo duży potencjał, tylko często nie wiemy, jak go tak naprawdę rozładować. To właśnie było to, co chciałem Wam pokazać. Wszystkie te posty, które pojawiły się na Facebooku, na moim Instagramie. Zdaję sobie sprawę, że ja nie mam milionów followersów, ale wiem, że chcę być aktywny w tym czasie. Nie przeszkadza mi mówienie o prawdzie, nie boję się niczego, bo jestem napełniony miłością. I to o to chodzi. Moim celem jest pojednanie ludzkiej świadomości. To znaczy, że kiedy zaczniemy rozumieć, że razem możemy więcej, to wtedy jesteśmy w stanie pokonać to, co aktualnie się teraz dzieje. Zachęcam wszystkich do wyrażania siebie cały czas, bez obrażania innych, bez udowadniania sobie racji, tylko zrozumienia, że wszystko jest wszystkim. Na ten moment policja, wojsko oraz wszystkie służby i narzędzia systemowe są po stronie rządu, polityków, a nie obywateli. Dążymy do tego, aby to zmienić. Tylko za pomocą pozytywnego myślenia, do którego oczywiście zachęcam, jesteśmy w stanie dokonać zmiany. Rozmawiajcie ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną, w kolejkach z ludźmi o tym, co się dzieje. Dlatego, że rozmowa jest bardzo ważna. Przykład bardzo prosty. Mąż i żona pokłócili się przy obiedzie, przy wspólnym stole, a za 2 godziny siadają do tego samego stołu na podwieczorek. Zastanówcie się, jak smakuje ten podwieczorek bez wyjaśnienia sobie tego, co stało się przy obiedzie. Na koniec chciałbym dodać, że według mnie był to tylko test. Test tego, czy damy się zaszczepić w najbliższej przyszłości. Najprawdopodobniej już na jesień. Bądźcie czujni. Zabiorą ci 10 rzeczy, oddadzą 2, później 4. A gdzie te 6, które było na początku?